Joanna i Kamil z Rolnika odliczają dni do ślubu. Pokazali efekty sesji zdjęciowej. Piękna pamiątka. Joanna i Kamil z programu Rolnik Szuka Żony szykują się do ślubu. Wyjątkowy dzień zbliża się wielkimi krokami, a przygotowania idą pełną parą. Rolniczka właśnie pochwaliła się efektami sesji narzeczeńskiej. Te ujęcia są pełne miłości. Sami zobaczcie. Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz poznali się na planie 8. edycji programu Rolnik Szuka Żony. Między parą bardzo szybko pojawiło się płomienne uczucie. W ostatnich odcinkach serii mogliśmy obserwować, jak chodzą za rękę i szepczą sobie czułe słówka. Zaś już w finałowym odcinku rolnik postanowił oświadczyć się kandydatce. Obecnie para jest w ferworze przygotowań do ślubu. Kropka. Obowiązków mają aż nadto, ponieważ w październiku ubiegłego roku ich rodzina się powiększyła i zostali rodzicami małej Tosi. Wszystko wskazuje na to, że kolejny punkt z listy ślubnej został właśnie zrealizowany. Zakochani wzięli udział w sesji narzeczeńskiej. Efekty są powalające. Rolnik szuka żony. Joanna pochwaliła się sesją narzeczeńską. Piękna pamiątka. Joanna i Kamil z Rolnika Szuka Żony już we wrześniu staną na ślubnym kobiercu i powiedzą sobie sakramentalne tak. Jak idą im przygotowania? Z relacji, jakie pojawiają się w sieci, wynika, że suknia panny młodej jest już gotowa. W międzyczasie Joanna zdecydowała się na małą metamorfozę i zmieniła kolor włosów. Zrezygnowała z jasnego blondu i postawiła na nieco bardziej naturalny odcień. Ostatnimi czasy sesja narzeczeńska stała się bardzo popularna i decyduje się na nią coraz więcej przyszłych małżonków. Joanna aktywnie działa w mediach społecznościowych. Właśnie pokazała efekty profesjonalnej sesji zdjęciowej. Na opublikowanych fotografiach możemy dostrzec ją w towarzystwie partnera i dziecka. Wszyscy są elegancko ubrani, a na ich twarzach pojawia się subtelny uśmiech. Zakochanym towarzyszy swojska sceneria. Zdjęcia zostały wykonane na łonie natury. Trzeba przyznać, że ujęcia aż zapierają dech w piersiach. To nie nazwisko czyni nas rodziną, to miłość, napisała Joanna. Pod opublikowanym postem bardzo szybko zaczęły pojawiać się liczne komentarze. Internauci aż zapiali z zachwytu. Nie szczędzili zakochanym miłych słów. Posypały się same komplementy. Super, że wam się udało stworzyć taką cudowną rodzinę, dużo szczęścia i miłości dla waszej trójeczki, piękna pamiątka, pisali. Rolnik szuka żony. Była kandydatka Kamila zaprzyjaźniła się z Joanną? Joanna i Kamil z programu Rolnik szuka żony razem z córką mieszkają obecnie w domu rodziców rolnika. Wygląda na to, że przyszła synowa dobrze dogaduje się z rodzicami ukochanego. Lepszych teściów wymarzyć sobie nie mogłam, mówiła w pytaniu na śniadanie. Niedawno parę odwiedziła jedna z kandydatek, która w programie zabiegała o serce Kamila i rywalizowała z Joanną. Iza była jedną z trzech dziewczyn, które zawitały na gospodarstwo. Kobieta bardzo szybko złapała dobry kontakt z Joanną. W trakcie trwania programu obie panie bardzo się wspierały. Jak się okazało, po zakończeniu przygody w telewizji kontynuują znajomość i utrzymują kontakt.
Zobacz też, rolnik szuka żony. Marta opowiedziała o ojcu córki. Słyszę, że siedzi w więzieniu.